wczoraj był omawiany temat Popka. Mi się wydaje, że tak dosyć szczegółowo. Zobaczę w ogóle, jak się Różal wypowiedział, bo ja do tej pory nie widziałem, co Różal powiedział dokładnie o Popku. Wiem, że ostro. Jakby ja pierwsze, jak zobaczyłem tą aferę, to właśnie wiedziałem, że na pewno będzie jakaś ostra wypowiedź Różala. Natalii Łeń, to dzięki, ale za co? Tam jeszcze był jakiś donate, co mówiłem, że przeczytam. Jaka to była strona tych donatów? Tipli. Lista wiadomości. Wszystkiego dobrego, że pozdrowisz Michalinę, co w sierpniu bierze ślub. Dobrego ślubu, Michalino. Dobrego ślubu. Pozdrawiam serdecznie. Dopiero zwróciłem zakup i odpaliłem streama. Moim zdaniem lepiej mocne odcinki, kontentem i jakością, żeby nie było jak z Abstra, że często i słabo. No kurwa, widzisz, to jest argument, nie? Ale czy Abstra tak naprawdę... To jest argument. C-wordy są u Różala. Okej, bardzo dziękuję, Majson. No to ja wtedy wyjaśnię, że nie można tak. Nie, ale to też nie powiem tak, bo w tej sytuacji można. No to trudno, dostanę bana na Twitchu. Dobra, obejrzyjmy. A na przykład mógłbyś powiedzieć, w którym momencie jest ten C-word? Na przykład na tym filmie, co trwa 0058? Jak ty czujesz się z hejtem, który spadł na ciebie? Ja jestem, wiesz, w branży 10 lat. I jest okej, nie? Staram się po prostu pracować cały ten czas teraz i robić filmy. Za chwilę, jak skończę live'a, to będę montował vloga do końca, bo tam muszę trochę pozmieniać. Cały czas są C-wordy? Aha. Tam jest wypikane. Tu jest wypikane? To poczekajcie, ja tylko przesłucham, czy jest wypikane. Wyciszę na chwilę audio i będę słuchał. A jest, no. Czekajcie. Jak to podgłosić? Ale to jest bardzo cicho. Nie wiem, to nie, to chyba ta wypowiedź cała jest. Czekajcie, tylko zobaczę, czy są te. Kurde, nie wiem, ja tu nie widzę tych C-wordów, więc nie wiem. Nie, nie, wy nie słyszycie, bo wyciszyłem.
Ja wiem, jak zrobimy. To ja może wyłączę streama na Twitchu i włączę za chwilę. Co wy na to? Bo tu widzę, jest kurwa ostro, a ja też będę sobie trochę... To tak zrobimy. To ludzi z Twitcha zapraszam na chwilę na YouTube'a, a później się widzimy, nie? Za chwilę. No. Cyk. Dobra, i możemy oglądać. Widzicie, bo tutaj jest jakby Różala to dotknęło jeszcze bardziej personalnie, bo to wiadomo co Popek, no to jest w głowie się nie mieści, ale Różal to i tak by się o to wkurzył. Natomiast tutaj jeszcze to bierze personalnie, bo kiedyś trenował Popka, więc wpuścił go pod swój dach, poświęcał mu czas, a teraz wychodzi taka akcja. Więc no jest wyjątkowo pod... Trenował i nie wiedział, że to mentalny. Każdy wtedy wierzył, że on pójdzie w sport, że jak dostał tą walkę, bo chyba Popek się wtedy przygotowywał do walki z Pudzianem i KSW wierzyło, że Popek się zmieni, że właśnie będzie trenował, dlatego też Różal miał się nim zająć i go trenować. I Popek dlatego mieszkał u Różala, żeby się skupić tylko i wyłącznie na treningach, nie? No ale finalnie i tak wrócił do nałogów.
Co? Nie boisz się, że przez to wszystko zdejmą ci... Nie rozumiem. Nie boisz się, że przez to wszystko zdejmą ci kanał? Już w sieci krąży, że po face to face ma być akcja, że cancel ciebie i Boxdela i zgłaszanie wam kanałów. Czy to gra warta świeczki? Zawiedziona jestem twoimi ostatnimi ruchami. Ale czekaj, dlaczego ja mam mieć skancelowany kanał? Nie rozumiem tego. Co jest? Ktoś się... Że jest jakaś grupa, która się szykuje, żeby zgłaszać mój kanał, ale... Za co? Czy złamałem gdzieś regulamin YouTube'owy? Ogólnie, jeśli chodzi o tą sytuację z Popkiem, to w ogóle zastanawiające jest, co ludzie robią, jeżeli on takie coś nagrywa, to co robi, gdy nikt nie patrzy, nie? To jest... Czekajcie, tylko wrócę tutaj. Dobra, myślę, że mogę wrócić na Twitch.